Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na prognozę pogody. Przez środkową Europę po Morze Śródziemne będą przemieszczać się układy wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem, także początkowo nad Polską, wystąpią niże z frontami atmosferycznymi. Zacznie napływać chłodna i wilgotna masa powietrza z północnego zachodu. Dużo słońca dzisiaj na południowym wschodzie kontynentu, natomiast na południowym zachodzie gruba warstwa chmur. Pochmurnie też w Rosji, gdzie popada deszcz i będzie najchłodniej, w Moskwie 5 stopni. Najwyższą temperaturę wskażą termometry w Paryżu 22 stopnie. Zobaczmy, jaka pogoda będzie w Polsce. W całym kraju pojawią się chmury, ale będzie też sporo przejaśnień. Na Podlasiu i Mazurach będzie tych chmur troszkę więcej, ale bez opadów deszczu. Tutaj też będzie najchłodniej, w Białymstoku, Olsztynie i Gdańsku 9 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze 19 stopni. Powieje wiatr z zachodu, a ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Zapraszam na przegląd regionów.